Na tym filmie pokażę Wam rozkład testu studenta, dosłownie jego podstawy. Nie wykorzystanie podczas przedziałów ufności czy weryfikacji, tylko jak określić prawdopodobieństwa, bazując na informacji, że dana zmienna losowa posiada rozkład testu studenta o określonej liczbie stopni swobody. Jeśli chodzi o samą definicję, to zmienna losowa T, bo mówimy, że posiada rozkład normalny, rozkład T studenta o określonej liczbie stopni swobody, jeżeli jest dana następującym wzorem, gdzie konkretnie tutaj powiemy sobie, że zmienna U pochodzi z rozkładu normalnego, a zmienna Z posiada rozkład chi kwadrat o określonej liczbie stopni swobody. Jeżeli ta zmienna chi kwadrat, która buduje rozkład T studenta, posiada określoną liczbę stopni swobody, to sama zmienna T ma dokładnie tą samą liczbę stopni swobody. Czyli przekłada się to, że tak powiem, 1:1. Więc teraz tak, często studenci pytają, skąd się bierze sama nazwa, że jest to rozkład studenta czy test studenta. Udało mi się znaleźć w internecie informację, że po raz pierwszy wyprowadził go William Gossett, który właśnie publikował pod pseudonimem student. Także wiecie, to jest, stąd się wzięła nazwa, jeżeli kogoś to jednak intrygowało. A teraz kwestia kilku informacji na temat samej zmiennej losowej posiadającej rozkład testu studenta o określonej liczbie stopni swobody. Na pewno możemy sobie powiedzieć od razu, że rozkład takiej zmiennej na pewno posiada podstawowy parametr, czyli tutaj wartość oczekiwaną zawsze równą 0, czyli niezależnie ile było stopni swobody w tym rozkładzie testu studenta, wartość oczekiwana to 0, jak w typowym rozkładzie normalnym. Dodatkowo powiemy sobie, że wariancja w rozkładzie testu studenta jako podstawowa miara rozproszenia w tym dokładnie rozkładzie uzależniona jest od liczby k, czyli liczby stopni swobody w tym konkretnie rozkładzie. Ale dopiero dzieląc, powiedzmy wyznaczając pierwiastek z tej wariancji, możemy ocenić, powiedzmy, to rozproszenie. Liczymy więc odchylenie standardowe i interpretujemy, jeśli oczywiście istnieje taka potrzeba. Jak wiemy, rozkład testu studenta przypomina kształtem rozkład normalny, ale ma oczywiście ciut inne właściwości, ale na pewno tak jak rozkład normalny ma wartość oczekiwaną 0, jeżeli chodzi o standaryzowany, a na pewno jest rozkładem symetrycznym, czyli 50% jednostek jest poniżej wartości oczekiwanej i 50% powyżej wartości oczekiwanej w tym rozkładzie, bo tutaj dokładnie na środku wypada zarówno i dominanta, i wartość oczekiwana. Teraz, jeśli mamy typowe zadanie, typowo na rozkład testu studenta, może on mieć następującą postać. Mamy określoną zmienną losową T i my mamy na przykład możliwość określenia prawdopodobieństwa, że dana zmienna T znajduje się między dwoma wartościami, gdy R równa się 8, przykładowo, gdzie R to jest określona liczba stopni swobody. Możemy też na podstawie samej informacji o liczbie stopni swobody w rozkładzie testu studenta możemy określić C, czyli takie prawdopodobieństwo, znaczy taką wartość, dla której wartości zmiennej o rozkładzie testu studenta szanse na to prawdopodobieństwo wynoszą dokładnie 0,05. Inaczej mówiąc, może Wam to przypominać jakby dopełnienie do kwartyli. Zaraz powiemy, o co tu chodzi. Na pewno możemy powiedzieć, że rozkład takiej zmiennej losowej, która ma dokładnie 8 stopni swobody, nadal posiada wartość oczekiwaną równą 0, bo niezależną od wielkości liczby tych stopni swobody, a wariancja zapisana to jako, gdzie R to jest właśnie liczba stopni swobody, czy to R czy K, nie ma naprawdę znaczenia, będzie wynosiło łącznie 4/3, czyli dopiero licząc pierwiastek z tej wariancji otrzymujemy odchylenie standardowe i powiemy, że w tym rozkładzie testu studenta o 8 stopniach swobody wartość oczekiwana wynosi 0, a wartości tej zmiennej losowej mogą być wyższe i niższe plus minus o 1,155 i tu się zawiera już przynajmniej te 68% zbiorowości.
Teraz tak, jeśli chodzi o standaryzację, jeżeli znam wartość oczekiwaną, jak i odchylenie standardowe, tu akurat rozkładu te studenta, ale i w każdym innym przypadku, innym rozkładzie, możemy wyznaczyć rozkład standaryzowany dla naszego rozkładu te studenta o 8 stopniach swobody. Dzięki temu będziemy mogli obliczyć szansę, że zmienna losowa T o rozkładzie T studenta będzie zawierała się między tymi wskazanymi dwoma wartościami. Generalnie standaryzacja do rozkładu normalnego o układzie 0,1, czyli wartości oczekiwanej 0 i odchyleniu standardowym 1, wygląda następująco. Od konkretnej wartości odejmujemy wartość oczekiwaną w tym rozkładzie, czyli 0, i dzielimy przez odchylenie standardowe równe 1,55 w tym konkretnym przykładzie. W każdym innym byłaby to możliwe, że inna wartość. I pamiętamy o tym, że każda wartość zestandaryzowana pochodzi już z rozkładu normalnego, zero-jedynkowego, czyli takiego, w której rozkład został stablicowany. Będzie to bardzo ważna informacja przy liczeniu zadań, gdyż tam wystarczy w tablicach dystrybuanta rozkładu normalnego znaleźć wartość takich tablic od konkretnego wyniku, żeby obliczyć prawdopodobieństwo. Pamiętajmy o tym, że większość tablic dystrybuanta rozkładu normalnego posiada wartości, ale tylko dla U dodatniego. Czyli tu przykładowo byśmy znaleźli wartość dystrybuanta od 1,5, a od minus 1,5 już nie znajdziemy. W tym momencie najlepiej jest znaleźć wartość dystrybuanta od U dodatniego, czyli od 1,5, i dokonać obliczenia 1 minus właśnie wartość od 1,5. Czyli tutaj mamy ten wzór, że wartość dystrybuanta od ujemnego plus wartość od tej samej wartości, ale dodatniej, daje nam 1. Dzięki temu jest bardzo sprawnie możliwość wyznaczenia wartości dystrybuanta od U ujemnego, bo liczymy 1 minus od U dodatniego. Zaraz możemy to wszystko pokazać, ewentualnie jak już nie mamy tablic papierowych, bo bazujemy już typowo na programach obliczeniowych typu MS Excel, można skorzystać z gotowej wbudowanej funkcji w dowolnym programie, czy to w Excelu, czy to w jakimś pewnie Erze, czy w Gretlu. Istnieje możliwość wyznaczenia wartości dystrybuanty. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się szuka same wartości dystrybuanty w tym rozkładzie normalnym, możecie zajrzeć na moją playlistę ze statystyki matematycznej i tam na końcu znajdziecie sposób szukania wartości dystrybuanty. Tu jest, powiedzmy, konkretnie link do tego filmiku. A wracając do naszego zadania. Jeżeli mieliśmy obliczyć prawdopodobieństwo, że zmienna T przyjmie wartości między minus 0,706 a 1,86, to my możemy w tym momencie skorzystać z, powiedzmy, formułki, że jeżeli prawdopodobieństwo nas interesuje między tymi dwoma wartościami, to liczymy wartość dystrybuanty od górnej wartości i odejmujemy od niej wartość dystrybuanty od wartości dolnej. To jest wartość górna tego przedziału, to jest wartość dolna, a więc dystrybuanta od tego x minus dystrybuanta od wartości dolnej. I teraz tak, sama zmienna x, czy sam symbolicznie zapisana t, jeszcze na tym etapie posiada rozkład t studenta o zadanej liczbie stopni swobody równej 8. Jeżeli dokonamy tego przeliczenia, czyli od każdej z tych wartości odejmiemy wartość oczekiwaną, a potem podzielimy przez odchylenie standardowe, to wyliczona tym samym wartość będzie pochodziła już z rozkładu normalnego, zero-jedynkowego, i będzie to element bardzo pomocny do rozwiązania tego problemu, czyli wyznaczenia prawdopodobieństwa, że zmienna o rozkładzie T studenta mieści się między tą a tą wartością. Czyli liczymy wartość zestandaryzowaną od 1,86 i minus 0,706 zgodnie ze wzorem tutaj, gdzie podstawiamy tu wartość oczekiwaną 0, odchylenie 1,155, i to, co otrzymujemy, jest to do wyznaczenia różnica między wartością dystrybuanty od U, tutaj akurat na plusie, minus wartość dystrybuanty od tej wartości, co zwracam uwagę, na minusie.
A więc musimy w tablicach dystrybuanta rozkładu normalnego znaleźć wartość około 1,67 i wypisać wartość i znaleźć wartość od 0,63 w zaokrągleniu i też wpisać wartość. Tylko tyle, zwracam uwagę, że tu jest minus, czyli od 1,67, jeżeli teraz włączymy sobie tablicę 1,60 i tutaj szukamy sobie w części kolumny 7, mamy wartość, jeszcze raz 1,60 i teraz patrzę, tu mamy tą wartość 0,95254, mamy tą wartość tutaj, ja ją wyznaczyłam wiadomo w Excelu już dokładnie, ale to jest w przybliżeniu ten wynik. I teraz od 0,633 ja szukam wartość bez tego minusa, czyli w części tablic tylko dla dodatnich 0,63. Czyli szukamy 0,60 i szukamy tutaj ten wynik. I od tego wyniku odejmujemy jedynkę, czyli jeden minus, poprawnie mówiąc, jeden minus ten wynik, który znajduje się na przecięciu wiersza i kolumny, wpisujemy do naszego obliczenia, czyli to będzie w zaokrągleniu 0,263 i to, co otrzymamy, będzie to prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa T o rozkładzie T studenta przy 8 stopniach swobody znajduje się między tym wynikiem a tym wynikiem. Skorzystaliśmy do obliczenia tego prawdopodobieństwa z formuły standaryzacji do rozkładu normalnego i stanu. Wtedy też możemy napisać interpretację, że prawdopodobieństwo, że T jako zmienna będzie między tymi wartościami, wynosi, możemy napisać 68,9%. Drugim elementem, który tutaj możemy obliczyć, jest to, że musimy znaleźć taką wartość C, dla której prawdopodobieństwo, że zmienna T będzie miała wartości wyższe od tej wartości, wynoszą już, to prawdopodobieństwo wynosi 5%. Gdy wiemy, że zmienna tutaj z rozkładu T studenta posiada 8 stopni swobody, musimy jakby odwrócić proces standaryzacji, czyli nie szukamy wartości w tablicach, a my już będziemy wiedzieć, ile wynosi wartość w tablicach. Tylko pamiętajmy o tym, że z tablic można skorzystać wtedy, kiedy ten znak tutaj jest znakiem mniejsze bądź mniejsze równe jakiejś wartości. A my musimy też się dowiedzieć, od jakiej wartości te prawdopodobieństwo wynosi 0,05. Czyli pytanie, ile wynosi C? Więc jak mówiłam, musimy zamienić znak większe na ewentualnie mniejsze lub równe C. Czyli liczymy 1 minus prawdopodobieństwo, że jest większe. Czyli jeżeli wiem, że prawdopodobieństwo, że x przekroczy pewną wartość, wynosi tutaj 0,05, oznacza to, że szansa na to, że x będzie mniejszy, ewentualnie równy c, wynosi 1 minus 0,05, czyli 0,95. I nadal nie wiadomo jest c, ale taki zapis prawdopodobieństwa zamieniliśmy na taki. Co to dało? Że zmienił się znak z tego znaku relacji na zwiększe, na mniejsze i nadal szukamy, ile wynosi c. Ale możemy korzystać już wtedy z tablic dystrybuanty. I w tablicach dystrybuanty musimy znaleźć, dla jakiego u wartość dystrybuanty wynosi 0,95. I teraz, co my możemy powiedzieć? Właśnie, że wartość dystrybuanty od 0,95, czyli ja włączam teraz tablicę, szukam gdzieś w środku w tablicach narastających 0,95, gdzie ta wartość jest najbliższa. I teraz mogę powiedzieć, że zarówno 0,94949 lub ta kolejna wartość, to są dwie wartości najbliższe szukanego mi wyniku. Tylko że tutaj trzeba dodać 51 części, powiedzmy tam chyba 10-tysięcznych, tutaj trzeba odjąć 52 takie same części 10-tysięczne, a więc ten wynik jest bliższy. I mnie interesuje, od jakiego wyniku dystrybuanta daje około 0,95. Dla mnie to jest od 1,64. Dlatego tutaj można powiedzieć, że w tablicach dystrybuanty od 0,95 mamy wartość standaryzowaną 1,64. I teraz, korzystając z naszego zapisu
formuły standaryzacyjnej, mogę powiedzieć, że 1,64 to byłaby wartość, gdyby tą nieznaną mi wartość C zestandaryzować. Czyli można powiedzieć, że jeżeli od C byłaby odjęta wartość 0, a podzielono przez odchylenie standardowe taką różnicę, otrzymalibyśmy wartość 1,64. Z takiej formuły, z takiego założenia, że to 1,64 dałoby to dystrybuantę, a ona by policzyła mi to prawdopodobieństwo, że przekraczamy 0,05, możemy wyliczyć, ile wynosi samo C. A C z takiego równania będzie bardzo łatwe do wyliczenia, bo to jest kwestia przemnożenia 1,64 przez wartość, która jest w mianowniku tego ułamka. Czyli szukana wartość około wynosi 1,8286 i ona pochodzi z rozkładu testu Denta o 8 stopniach swobody.